Państwa, legendy już były, czas na prawdziwe rewolucje. Thunder z kruszywem skalnym, to o nim będzie mowa w dzisiejszym odcinku BT Expert. Powstał z myślą o tych, którzy od życia wymagają więcej. To niepowtarzalny, zastrzeżony wzór. Nowoczesny design, produkowany w kolorze onyx i w przetłoczeniu imitującym naturalny gąd drewniany. Objęty gwarancją 60 lat. Uzyskanie certyfikacji jako produktu sprawdzonego przez TÜV Nord jest gwarancją, że rewolucyjny Thunder spełnia światowe standardy jakości. Nasi specjaliści pokażą, jak wykonać prawidłowy montaż, na co zwrócić uwagę, a także jakie akcesoria są niezbędne do pełnego wykończenia. Zapraszam! Thunder charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowym atutem jest fakt, że posypka z krużywa skalnego bardzo dobrze tłumi odgłos deszczu, co doceniają szczególnie posiadacze poddasza użytkowego. Thunder wyróżnia się wysokim przetłoczeniem, dzięki czemu zyskuje wyrazisty kształt. Przygotowanie połaci dachowej zaczynamy od montażu membrany dachowej. Za pomocą zszywek mocujemy membranę do krokwi. Kolejnym etapem jest montaż kondrułat. Kondrułaty zapewniają nam prawidłową cyrkulację powietrza połaci dachowej. Następnie przystępujemy do rozłacenia połaci. Tak, rozmiar i rozstaw ład jest bardzo istotnym elementem montażu. Zalecany rozmiar ład wynosi 4x5 ze względu na obniżony sposób montażu. Łata nie może być niższa niż 4 cm ze względu na wysokość stempla, który wspierałby się na kondrułacie. Ważne jest również, aby łata nie była szersza niż 5 cm, ponieważ przy szerszej łacie tylna krawędź odbiłaby się na panelu lub przełamała. Kolejną istotną czynnością jest prawidłowe rozmierzenie ład. Pod blachodachówkę Thunder rozmierzamy co 38 cm od dolnej do dolnej krawędzi łaty. Jedynym wyjątkiem jest odstęp między pierwszą a drugą łatą, który wynosi około 30 do 33 cm. Co jest uwarunkowane kątem nachylenia połaci dachowej. Ważne jest, aby rozmierzenie łat było precyzyjne. Przy łaceniu musimy uwzględnić obniżony montaż rynny koszowej, okna dachowego, ewentualnie komina. Ważnym elementem jest nabicie kantówki o wymiarach 32x60 na krawędź dachu niezbędnej do montażu wiatrownicy obróbek skrajnych. Obniżony montaż oznacza instalację rynny koszowej okna dachowego, które powinny znajdować się na wysokości kondrułat, czyli obniżenie o wysokość łaty. Wynika to z montażu Thundera do czoła łaty. Teraz powiemy sobie kilka słów o montażu Thundera. Panele mocujemy za pomocą wkrętów typu panhead z końcówką Torx, bądź za pomocą gwoździowkrętów przy użyciu gwoździarki. Wkręty mocujemy doczołowo do blachodachówki, około 5 sztuk na panel. Panele Thundera mocujemy od góry, czyli od kalenicy, w stronę okapu, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego przesunięcia paneli względem siebie, tworząc tak zwaną mijankę. Pamiętając też, że Thunder nie jest blachodachówką symetryczną. Montaż na mijankę oznacza ułożenie paneli z przesunięciem kolejnych rzędów względem siebie o minimum 25-30 cm, co pozwala uniknąć spotkania się czterech blach w jednym miejscu. Zaletą takiego montażu jest estetyczny, naturalny wygląd pokrycia dachowego. Pracę na połaci dachowej zaczynamy od kalenicy. Mocujemy górny rząd paneli, następnie mocujemy listwę wentylacyjną, do której montujemy gąsiora. Listwa wentylacyjno-kalenicowa jest perforowana, co zapewnia prawidłową wentylację połaci dachowej. Następnie zakładamy gąsiora, a później sukcesywnie kryjemy połać w dół, w stronę okapu. Wraz z postępem prac mocujemy wszelkie akcesoria dachowe, które są konieczne w danej sytuacji.
Główne zalety Thundera to po pierwsze nie nagrzewanie się połaci dachowej do wysokich temperatur, zmniejszony poziom hałasu podczas ulewnego deszczu, bicia gradu, nie suwanie się śniegu, co ogranicza powstawanie nawisów śnieżnych. Największą zaletą montażu blachodachówki Thunder jest to, że panele mocujemy od góry. W związku z tym wszelkie akcesoria, samo pokrycie przede wszystkim oraz wszelkie akcesoria potrzebne do zainstalowania na dachu mocujemy stojąc na łatach. Jest to wygodniejsze i bezpieczniejsze w pracy. Nie ma też konieczności stąpania, deptania po gotowym już pokryciu. Praca przebiega sprawnie i bezpiecznie. Drugą zaletą Thundera jest to, że panele są niewielkich rozmiarów, w związku z tym transport oraz rozmieszczenie ich na dachu jest ułatwione. Kolejną zaletą Thundera jest komplementarność systemu. Mamy akcesoria dedykowane tylko i wyłącznie do tej blachodachówki, począwszy od kominków wentylacyjnych, systemy przeciwśnieżne, a także klej i kamień serwisowy. Wszystkie z wymienionych akcesorii są dedykowane tylko i wyłącznie do Thundera. W celu poprawnego montażu Thundera panele na krawędziach zewnętrznych, takich jak kosz czy krawędź pod wiatrówką, musimy odpowiednio przygotować. Panele wchodzące do rynny koszowej, okalające okno dachowe czy też komin okuty pod spód muszą być zagięte w dół, natomiast panele, które wchodzą pod koronkę czy też tworzą kalenicę dachu kopertowego, zaginamy w górę. Robimy to oczywiście z odpowiednimi wymiarami, kątami. Szczegóły i wymiary oraz wskazówki dotyczące tych wygięć są zawarte w instrukcji montażu Thundera. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, a także do zadawania pytań w komentarzu.